Znajdujemy się w komisariacie policji w Dobrymieście, w którym został zamontowany alkomat. I proszę powiedzieć, od kiedy ten alkomat już tu funkcjonuje? Dzień dobry. Alkomat mamy od połowy lutego tego roku. Tak? Alkomat służy nam tutaj do bezpieczeństwa. Fraza, każdy może przyjść do komisariatu policji w Dobrymieście, może zbadać się, tak? Jest to bezpłatnie. Właśnie, czy to jest dostępne całodobowo i we wszystkie dni tygodnia? Tak, całodobowo. We wszystkie dni tygodnia każdy może przyjść, zbadać swój stan trzeźwości, upewnić się, że jest trzeźwy, tak? Każdy, czyli nie tylko kierowca? Tak, każdy. Obojętnie. Każdy, kto ma tylko chęć i ochotę przyjść, może się przyjść i zbadać. Czy dużo jest chętnych od tego czasu, jak został zamontowany? Jak do tej pory jest, że tak powiem, ta tendencja wzwyżkowa. Jest coraz więcej osób, które przychodzą i się badają. Najczęściej jest to właśnie w weekend, kiedy w niedzielę, tak, ludzie chcą, powiedzmy, upewnić się, czy mogą skorzystać z samochodu, czy mogą prowadzić pojazd. Więc tak, aby móc skorzystać z tego alkomatu, tak, on już jest uruchomiony, jest cały czas gotowy, pobieramy słomkę, tak. Wciskamy tą słomkę w ustnik, przyciskamy przycisk tutaj, aby nam się urządzenie włączyło. Odczekać trzeba chwilkę, żeby się nam urządzenie skalibrowało. No i w tym momencie urządzenie już nam wskazało, że jest gotowe. Można z niego skorzystać. Urządzenie jak zwykle dało nam odpowiedź, że tak powiem, sygnał, że już nie trzeba dmuchać. No i pokazuje nam wynik, tak? Że jest zerowy, że zostało wykonane badanie. No i oczywiście diagram również, który nam wskazuje, że jest wszystko w porządku, że możemy kierować pojazdem.